Produkcja. Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będziemy rozmawiali o aktywizmie i o Solidarności Klimatycznej. Gośćmi Zielonego Podcastu są Anna Niedziałkowska i Przemek Siewior z ruchu solidarności klimatycznej, aż się chwilę zawahałem, bo gdzieś mam cały czas z tyłu głowy e, m, sprawiedliwą transformację, dlatego ta solidarność musi się nam w głowach e, dopiero e, wpisać. Witajcie. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie. Ja też się bardzo cieszę, bardzo cieszę się, że napisaliście, bo w poprzednim podcaście z Wiktorem jak nazwa waszego ruchu się pojawiła. Więc bardzo fajnie, że tam się wszystko zgrało w czasie. To może zaczniemy od pytania, czym jest solidarność klimatyczna, jak wy ją rozumiecie? No bo wyzwań stojących przed Polską, przed nami wszystkimi, jest po prostu mnóstwo. Hmm. Chcesz zacząć świadek? Jasne. Um, to znaczy, tak, ruch Solidarności Klimatycznej jest, um, albo chcemy, żeby był, um, bo jesteśmy w fazie właśnie jakiejś takiej, w fazie wstępnej jeszcze organizacji tego i, i przed pierwszymi publicznymi działaniami, więc chcemy, że chcemy, żeby był licznym, po prostu wielotysięcznym ruchem społecznym, który domaga się głębokiej, systemowej zmiany w Polsce. No i ja się zawsze, za każdym razem się zastanawiam, na ile wchodzić w tą diagnozę też, co nie? Bo co to znaczy głęboka systemowa zmiana? No myślę, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że wielu hmm. osób mogłoby pomyśleć, okej, okay, skoro w nazwie jest klimatyczne, to znaczy, że chcemy wiatraków, no kropka. Ale ta hmm. głębsza systemowa zmiana dochodzi do tego... Po co w ogóle produkujemy energię z tych wiatraków, jak jest zbudowana Dokładnie. nasza gospodarka, o co jest oparta i do czego dążymy? Dokładnie, no i właśnie, i to jest to pytanie, do czego dążymy, co nie? I w tym naszym obecnym systemie gospodarczym dążymy cały czas do ciągłego wzrostu, i nikt nie jest w stanie podać sensownej odpowiedzi, po co, dlaczego? I są badania, i to już jest dawno stwierdzone, że w pewnym momencie wzrost gospodarczy już nie powoduje większego wzrostu jakości życia, szczęścia. Mm. Wręcz widzimy mnóstwo problemów, które ten wzrost gospodarczy generuje, co nie? Widzimy już oprócz klimatu, widzimy jałowienie gleb, widzimy zanieczyszczenia, widzimy szóste wielkie wymieranie gatunków. Po prostu widzimy, że na każdym praktycznie gdziekolwiek nie spojrzymy, to ten system gospodarczy, w którym jesteśmy, dochodzi do swoich granic, dochodzi po prostu do momentu, w którym jakby niszczy podwaliny jakieś nasze społeczne i w ogóle życia na Ziemi no i nie wiadomo po co <laughs> I, i więc to jest jeden ten kawałek tej, tej, tej zmiany no właśnie tego systemu gospodarczego drugi kawałek który dla nas jest ważny to jest też system polityczny i my mamy tak dla mnie ja cały czas jestem w szoku jak o tym myślę że jeden z w sensie dużo się już w Europie i na świecie wydarzyło od 2015 roku ale chciałem powiedzieć o tym tak zwanym kryzysie imigracyjnym w Europie w 2015 roku, gdzie do Europy wtedy przybyło um, jakoś dwa razy więcej niż rok wcześniej, ale około miliona um, osób uchodźczych, imigrantów. I pamiętam, że dla mnie to było, w sensie ja nadal jestem trochę zaszokowany, jak duży wpływ to miało na politykę w Europie, w sensie na powstanie um, takich prawicowych sił w stylu Le Pen we Francji, UKIP-u. W Kaczyńskich, jakby pisów, co no nie? Wtedy, wtedy to jest wygrana pisu Konfederacji, że przesunięcie się w taką mocną stronę, też po prostu, no właśnie, a jakiejś antyimigracyjnej, antyuchodźczej retoryki, bardzo mocno na, na prawo. No to często się po prostu o faszyzm już, już, już gdzieś zaczyna ocierać, co nie jak widzimy teraz co się dzieje na przykład na granicy polsko-białoruskiej. No i dla mnie to wszystko jest, jak ja sobie myślę, więc dla mnie to już pokazuje w jak strasznym, jak w opłakanym, trudnym momencie jesteśmy już politycznie w Europie i w Polsce. Um, że tak jakby małe wydarzenia są w stanie, bo, bo jesteśmy w jakimś plebiscycie, co nie? Więc te osoby, które tym plebiscytem kierują, nie zastanawiają się, jakby nie ważą troski o osoby uchodźcze w tym wszystkim. Nie potrzebują one, ważą tylko i wyłącznie po prostu to, czy wygrałem kolejne wybory. To jest plebiscyt. No i ten plebiscyt prowadzi po prostu, a jeszcze tylko skończę tę myśl, bo. Jakby wczoraj czytałem raport, w którym e, jedna z instytucji przewiduje, że w ciągu najbliższych 30 lat niecałych liczba ludzi, którzy, mogą, którzy będą zmuszeni do zmiany swojego miejsca zamieszkania ma, wyjąć, ma wynosić miliard ludzi. Mm. I jak ja o tym sensie teraz to przez całe ciało, co nie mm. przechodzi prąd, bo jak o tym myślę, to nie wyobrażam sobie w tym systemie politycznym, który jest ukierunkowany na krótki termin, na wygrane następnych wyborów, jakiejkolwiek możliwości zachowania. Po prostu, no jakiej, no nie wiem, jakiejś troski, solidarności właśnie, ale też jakiegoś, no nie wiem, takiego normalnego, codziennego życia. Po prostu ja widzę, widzę. Kolejne, no nie wiem, Holokausty i inne tego typu rzeczy. Nie? W sensie nie wiem, jak to, nie wiem, jak inaczej to może wyglądać. Ja już chciałem Ci wejść słowo, dlatego że pojawiły się te wątki <grym polityczne. <grym> polityczne. Może je zostawmy na trochę dalszą część mm, rozmowy, no jest, bo ne? to jest rok wyborczy 2023, o. więc na pewno będzie dużo y, dużo możliwości też, żeby porozmawiać z politykami, bo mm -hmm. to jest w sumie rzadkość w Polsce, tak? To się odbywa raz na 4 lata, że można porozmawiać tak szczerze, no szczerze, nie szczerze, ale <grym> można w ogóle porozmawiać z politykami i ich interesuje głos ludzi tylko i wyłącznie przed wyborami. No po wyborach, no to kolejne 4 lata się po prostu rządzi i to już wtedy głos ludzi nie jest ważny, pa paneli obywatelskich w Polsce nie ma, chociaż o panelu obywatelskim może też powiemy, ale to co podkreśliłeś o tej solidarności z potencjalnymi, czy już teraz z uchodźcami z powodów klimatycznych, czy jakichkolwiek innych, wojennych, to jest ciekawe, bo jak my sobie myślimy o solidarności, to to pewnie to jakichś takich trochę historycznych wspomnień z transformacji w Polsce i myślimy na przykład, okej, okay, to solidarność klimatyczna, to solidarność z tymi, których na przykład nie wiem, nie stać na ogrzewanie w domu, tak? Albo nie stać w ogóle na transformację, na to, jak przejść od paliw kopalnych do zielonej energii. Pewnie sobie o tym myślimy, a nie myślimy w ogóle o grupie ludzi, którzy żyją na, w krajach biednego południa, w których w ogóle czeka no, diametralna zmiana. Dla nich to nie jest problem, jak zastąpić jedno paliwo drugim, w ogóle nie mam pieniędzy na paliwo, tylko. Co zrobić ze swoim życiem, bo miejsce, w którym teraz mieszkają za 10 lat już będzie niezdatne do życia. Będzie tam po prostu za gorąco. Nie? Więc to skala problemu, wyzwanie jest ogromna. Aniu a jak ty rozumiesz, yy, yy, czy co czy ciebie przyciągnęło do ruchu, bo, uh -huh. bo jesteś świeżakiem w, tej, <laughs> w tym ruchu, chociaż cały ruch jest bardzo świeży tak naprawdę tak. Bo zaledwie od kilku miesięcy istnieje. Tak, yy, ja się pojawiłam ruch, w ruchu. Yy. Poprzez kręgi narracji o zmianie, to jest też coś, o czym warto wspomnieć. To jest jedno z działań Ruchu Solidarności Klimatycznej. Spotkania poświęcone tworzeniu opowieści na temat zmiany i, i wspólnemu gromadzeniu się w kręgu i dzieleniu się swoimi historiami. I, i zaczęłam pojawiać się na tych spotkaniach i. Jakoś organicznie przeszłam do, do działań ruchu. I ta solidarność jest dla mnie o takiej inkluzywności i zaproszeniu do działania bardzo różnych grup, i też o takim myśleniu o wszystkich istotach na Ziemi, ponieważ to jest nie tylko o ludziach, ale też o, o wyzysku zwierząt pozaludzkich. Co, co jest mi bardzo bliskie i ta Solidarność ma być właśnie takim zaproszeniem dla osób, które są w fatalnej sytuacji ekonomicznej, która, dla których ten argument taniości energii w spółdzielniach energetycznych jest bardzo ważny. Być może bardziej w tym momencie trafiający w ich potrzeby i wyobraźnię niż to budowanie wspólnot i jakaś ta idea, która nas bardzo w ruchu ożywia, naszą wyobraźnię. Więc tak, to. to to może, to może powiedzmy, yy, yy, bo wiem, że Przemkowi zadam za szerokie pytanie. <laughs> Przemek odpłynie i, i wtedy czas podcastu minie i będziemy kończyć rozmowę, a nie powiemy, a, a wiele osób sobie teraz myśli już, no dobra, ale to c co oni robią, czym się zajmują hmm. tak naprawdę, bo siedzą, rozmawiają, dyskutują, super, wydaje mi się, że w ogóle tego to w ogóle brakuje w polskich partiach politycznych, żeby ktoś najpierw usiadł i pomyślał, a potem zaczął robić, tak, a w hmm. Polsce jest takie nastawienie, zresztą o tym powiedziałeś, no to jest Oczywista diagnoza w Polsce: wszyscy myślą tylko i wyłącznie o kolejnych wyborach, nikt nie myśli o przyszłości tak i rozwiązaniach systemowych. Yy, a nie, nie będziemy tutaj może wspominać o elektrowni atomowej w Polsce, bo pewnie i tak nie powstanie, ale no to yy, yy, tak. Yy, yy, napisaliście list do premiera, list otwarty, w którym piszecie: energia to władza, musi trafić w ręce yy, ludzi. No, dla wielu osób to może być. O czym oni mówią? Jaka energia to władza? A potem, jak się pomyśli, kurczę, te spółki energetyczne mają tak dużo pieniędzy, są obsadzone nominatami partyjnymi, zarabiają ogromne pieniądze i powoli robią tę transformację energetyczną w Polsce, bardzo powoli, ale w sumie to nadal będą te same spółki energetyczne w Polsce, czyli nadal ci politycy będą mieli ogromny wpływ na to, jak, ta, jak ten nasz system energetyczny działa i nadal będą. Zarabiają na tym ogromne pieniądze, pomimo że to są spółki często Skarbu Państwa, czyli tak naprawdę nas mhm. wszystkich, no ale jednak w Polsce bardzo polityczne. To, o czym piszecie w liście do premiera, jak powinna, to wyglą jak powinna wyglądać ta przyszłość systemu y, energetycznego? Jak oddać te władze w ręce ludzi? Mhm. No tam jest e, kilka bardzo konkretnych narzędzi wymienionych. E, jedno to jest rozwijanie spółdzielczości energetycznej we, we wszystkich gminach. Czyli po prostu możliwość zrzeszania się przez zwykłych ludzi, niekoniecznie ludzi, którzy mają ogromny kapitał, ale, ale właśnie ludzi w lokalnych społecznościach, żeby wytwarzać swoją własną energię. No a drugie to jest kilka narzędzi wymienionych, można ich sobie wyobrazić jeszcze więcej, które mogłyby. Przekazać część władzy nad spółkami energetycznymi Skarbu Państwa do ludzi. I na przykład, to też już wspominaliśmy o panelu obywatelskim, który niedawno się odbył. Tam jest propozycja na przykład, żeby co trzy lata odbywały się panele obywatelskie, które wyznaczają cele strategiczne dla danej spółki, żeby spółka nie mogła sama sobie decydować, że jakby nie interesuje ją termomodernizacja, w sensie nie interesuje ją modernizacja sieci przesyłowej. No, bo dopóki nie będziemy jej modernizować, dopóty nie będziemy mieli konkurencji, co nie? No. Więc, no nie, jakby jasno to widać też nawet w wynikach obecnego tego panelu o ubóstwie energetycznym, że zdecydowanie ludzie tego chcą. Tam jest też udział strony społecznej w, w radach nadzorczych spółek, więc tych, na, tych, tych narzędzi jest dużo. Tak naprawdę, to, to, to jest tylko kwestia. No właśnie, woli politycznej i, i presji społecznej, bo to jest ogromne, w sensie, na tym wszyscy korzystają, oprócz zwykłych ludzi, bo te partie polityczne też jest mnóstwo przykładów, w których potem finansuje się kampanie partii politycznych z powrotem, ci prezesi spółek energetycznych, spółek skarbu państwa e, finansują kampanie albo tworzą jakieś kampanie antyklimatyczne, jak na przykład tą słynną z żarówką, że, 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 że koszty ceny energii w Polsce są jakby przez Unię Europejską. No, Orlen posiadający Polska Press. Dokładnie, Orlen no, posiadający wieści, prasę tak? dokładnie w Polsce. To jest zupełnie niesamowite. No i dla mnie to też jest fajna soczewka, żeby pokazać właśnie, jak ten system mógłby wyglądać inaczej, czyli jak można włożyć inne motywacje do tych największych graczy. Nie, nie tylko motywacje z zysku, ale też motywacje, jak tam będą zwykli ludzie, to oni będą mieli motywację troski o swoich najbliższych, troski o swoje otoczenie. Um, I też właśnie będą mogli, i znowu, to nie będzie decyzja w plebiscycie na najlepszego polityka, który później ze swoim interesie wybierze że najlepszego prezesa spółki, tylko zwykli ludzie będą mogli po prostu w rozmowie decydować o tych rzeczach. I jestem przekonany, że te decyzje będą zupełnie inne wtedy. Mhm. A nie ty że o tej opowieści, i wydaje mi się, że w Polsce to jest też kwestia nastawienia, że u nas nawet jak ta transformacja energetyczna zachodzi, no, mamy ponad milion instalacji fotowoltaicznych w Polsce, mhm. tak? Więc dając jakiś taki incentyw, dając zachętę finansową, Polacy pomyśleli, okej. Okay, to się może opłacać i ten bodziec finansowy jest ważny, ale jednak w Polsce to się odbywa na takiej zasadzie, ja mam swoje panele, zapotrzebowanie mam ileś tam megawatów, paneli mam na ileś tam megawatów, no to super, mam energię dla siebie, może coś sprzedam do sieci, ale nie wiem, czy Polacy, to jest pytanie, czy Polacy są gotowi albo jak zmienić to nastawienie, że nie myślę tylko o swoim domu i tutaj mm -hmm. mam płotek i, i pewnie jeszcze tuję posadzony dookoła, tylko jak mam pomyśleć o, nie całym moim osiedlu, tak, czy, czy, czy o moich sąsiadach i jak w ogóle zachęcić ludzi, do tego, żeby oni wspólnie zainwestowali w tę energię, tak, że okej, okay, niech każdy ma panele, ale może razem zbudujmy z jakąś pomocą państwa jeszcze jakąś małą baterię, żeby sobie magazynować tę energię i móc się odciąć od sieci, czy być przygotowanym na przykład na jakiś blackout, tak, mhm. jak to, jak zmienić to nastawienie, że ja sobie, ja się zabezpieczę, ja jestem zielony, jak dojść do tego punktu, okej, okay, robimy to razem, zakładamy sobie na przykład spółdzielnię energetyczną i dzięki temu jeszcze, nie wiem, na szkole instalujemy panele i, i na tym korzysta gmina, bo płaci niższe rachunki i my na tym korzystamy. Naszym zdaniem to też musi na poziomie ustawowym być po prostu zachęta i ułatwienie dla obywateli, bo oczywiście dążymy do poszerzania świadomości na temat tego rozwiązania, które w ogóle nie jest jeszcze znane w większości. Natomiast to po prostu musi być proste, zdecydowanie prostsze niż teraz, bo prawo nasze. Absolutnie blokuje powszechne rozwijanie spółdzielni energetycznych. One na przykład nie mogą powstawać na terenie miast. Więc tutaj no, jest bardzo dużo do zrobienia, i bez tej zachęty na pewno taki model działania się nie upowszechni. No ale jesteśmy też po to, żeby edukować i opowiadać o tym, i, i pokazywać przykłady z innych państw, że to funkcjonuje z korzyścią dla obywateli. Też myślę, że ten moment, w którym jesteśmy teraz i po prostu dużo wszyscy rozmawiamy o energetyce, to nas zaczęło jakoś po prostu bezpośrednio dotykać. Um, bardzo obrazowy jest przykład Ukrainy, gdzie po prostu y, ta y, infrastruktura energetyczna w momencie, kiedy była niszczona, po prostu odcinała od prądu y, tysiące ludzi i y, zagrażała bezpośrednio ta sytuacja ich bezpieczeństwu. No to by się nie wydarzyło, gdyby y, energetyka była zdecentralizowana, więc y, to też jest, y, myślę, argument bardzo przemawiający na poziomie. Emocji, że proponujemy rozwiązanie, które jest dla nas bezpieczniejsze na przyszłość. Tak się zastanawiam. Czy, czy ludzie rzeczywiście tak się bardzo interesują tą energetyką, czy patrzą po prostu czasem na rachunki i myślą sobie, no okej, okay, wzrosło, to jestem niezadowolony. A tutaj coś rząd zahachmęci, zrobi dopłaty na jeden rok, tu coś ukryje, że nikt nawet nie wie, ile tak naprawdę dopłacane jest z budżetu państwa, czyli w sumie z naszych podatków do, do, do aktualnych rachunków za prąd. Tak? I jest to cały czas jakby przesuwanie tego, zamiatanie tego tematu, tych, tych, tych brudów i e e braku działań sprzed lat pod dywan. No i cały czas takie myślenie, no to jeszcze do tych wyborów jakoś dotrwamy z tym miksem energetycznym, 70% węgla, a może. Po Potem ktoś się, ktoś się tym zajmie. Że to jest cały czas tak naprawdę no, gdzieś, tam, gdzieś tam na później. No to może teraz o wyborach, tak naprawdę, bo to, że aktualna partia rządząca to pokazała przez ostatnie 7,5 roku, raczej nie chce nic zmienić w systemie energetycznym. Tak? to nawet ta budowa elektrowni atomowej. Może się odbędzie, może się nie odbędzie. Mam podpisaną umowę z Amerykanami na jakimś tam poziomie pewnie jeszcze ogólności. Ja jestem akurat sceptykiem co do tego projektu, bo pewnie za drogo, za późno, koszty środowiskowe tej budowy. No dobra. No ale wiemy, że ta partia raczej chciałaby utrzymać status quo. Najlepiej to, gdybyśmy węgiel mogli importować tam do 2050 roku i, i byłoby idealnie. To teraz jak rozmawiać z partiami opozycyjnymi i czy yy, yy, może to jest temat, który wszystkich połączy, tak? Z Wiktorią też o tym rozmawialiśmy tydzień temu, że to jest temat, który powinien łączyć aktualną opozycję. Hmm. Tak to widzicie, czy nie? Dla mnie to jest w ogóle bardzo trudne pytanie zawsze, bo ja mam dosyć mało um, nadziei w całym tym systemie, w całej tej układance. W sensie ja na przykład um, parę miesięcy temu um, zieloni, którzy są częścią um, rządu w Niemczech, w um, zamykali jakby i przenosili mnóstwo ludzi z, ze wsi żeby otworzyć rozszerzyć kopalnię odkrywkową węgla bo akurat jakby... No, no właśnie, bo były inne czynniki, bo to już nie było najważniejsze w tym momencie, nie? Ja mam... A nie, a nie, mówię, nie wiem, że... czy to zieloni robili, to rząd robił pewnie z zielonymi. No tak, z koalicji z zielonymi jakby, co nie? więc, więc jakby Koszt, oni też koszt koalicji, nie? No? Koszt koalicji, tak. No pytanie, ile... No, no właśnie, pytanie, co w tym... jakby Jak dużo w tym systemie jesteśmy w stanie ugrać? I ja, oczywiście jest mnóstwo partii, e, które są dużo bardziej progresywne i mają dużo lepsze rozwiązania niż, niż obecnie rządzą w Polsce i moim zdaniem no powinniśmy. Po, 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 ich popierać. Poprzeczka jest tak nisko zawieszona, <laughs> że w zasadzie być progresywnym w Polsce, to powiedzieć, że wiatraki są spoko, no to, to, to jest bycie progresywnym w Polsce. W sensie powinniśmy te partie popierać, powinniśmy je wspierać, powinniśmy z nimi rozmawiać, i te, i, ale, ale wydaje mi się, że też w tym samym momencie powinniśmy szukać na głębszym systemie możliwości w ogóle zmiany. I to, co na przykład fajnie pokazały właśnie. Panel na temat ubóstwa energetycznego, bo mm. też mówili, że nie wiesz, czy ludzie są zainteresowani energetyką w Polsce. Wydaje mi się, że w momencie, w którym zebrać ludzi i naprawdę z nimi o tym porozmawiać i, i jakby dać im, im że wiedzę, dać na im wiedzę mm -hmm. i za zastanowić się w ogóle, o czym to wszystkim jest, to okazuje się, że ludzie są no, bardzo tym zainteresowani, że oni bardzo rozumieją, że to dotyczy ich kieszeni, no, moich kieszeni, to dotyczy tego, czy ja będę miał świeże jedzenie, czy będę miał ogrzany dom, co nie, bo chyba ubóstwo energetyczne wynęło. 11% w Polsce, więc to jest jakby ogromna liczba, kilka milionów ludzi, którzy mają problem z tym, żeby te domy sobie ogrzać. Um, więc wydaje mi się, że ludzie są tym bardzo zainteresowani i, i no właśnie szukamy, w sensie my jesteśmy bardziej nastawieni na szukanie rozwiązań, które po prostu też wpuszczają bezpośrednio ludzi, obywateli do tego, żeby, żeby to oni mogli te decyzje podejmować, co nie? I tak ten system polityczny jest jaki jest i super, że są partie, które są bardziej otwarte na to i, i wydaje mi się, że nie wiem, teraz nie chcę, bo nie jestem do końca pewien, a też nie chcę konkretnych partii e, jakby wspierać, ale wydaje mi się, że no właśnie Partię w stylu... Są partie, które są dużo bardziej na spółdzielczość nastawione, nie? Mm -hmm. typu w ogóle Lewica, Hołownia i tak dalej. A na, na spółdzielczość energetyczną też PSL. Tak. Który tak. światopoglądowo jest bardzo konserwatywną partią, ale w kwestii energetyki akurat widzi przyszłość w tym, w tym, w tym rozproszonym modelu. Mm. Już nie wiem, czy to padła, ale postulaty ruchu są y, oparte y, na rekomendacjach panelu obywatelskiego, więc jakby tutaj jest źródło w głosie losowo wybranych obywateli, więc to jakby y, jest. Pewien... I, to, I To jest super, też w podkłosie mm -hmm. rozmawialiśmy o panelu, tym, który się tak, odbywał tak, tutaj, tutaj w Warszawie, więc, więc bardzo polecam, jeżeli ktoś chciałby, zajrzeć. No i to jest w ogóle nowy model robienia polityki, czyli mm. nie tak, że wy nas wybieracie, a my wami rządzimy. Hmm. Czy może to dla fajnie. Was rządzimy, nie wiem? E, tylko Wy nas wybieracie, a my Was słuchamy. Organizujemy panele i słuchamy tego, jakie. Hmm. Je, je, jakie... No, ale jest to do zrealizowania. I co, co więcej, mi się wydaje, że to jest super wygodne dla polityków, mhm. jako wymówka. tak? Nie wiem, czy, czy, czy obserwujecie, co się dzieje teraz we Francji. Tam są ogromne protesty związane z podwyższeniem wieku emerytalnego, który zresztą jest jednym z najniższych w, w Europie, z 62 do 64 lat. Są ogromne protesty społeczne. Francuzi też bardzo lubią protestować. I yy, to akurat super sprawa, że są tak za, zaangażowani, że potrafią wyjść na ulicę w liczbie jest, miliona, półtora miliona. W Polsce no, trudno sobie to yy, wyobrazić. Yy, no okej, okay, ale gdyby politycy, nie mówię o podnoszeniu wieku emerytalnego, ale na przykład w kwestii jakiejkolwiek innej dyskusyjnej, zapytali po prostu ludzie, ludzi i ludzie jednak po przedstawieniu jakiejś tam konkretnej wiedzy, faktów podejmują bardzo racjonalne decyzje, Mówię o racjonalności mm. z punktu widzenia właśnie wiedzy i, 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 i finansów, to to jest super wymówka dla polityków do wprowadzania mm. być może jakichś tam kontrowersyjnych czy, czy, czy niestandardowych rozwiązań, mm. bo wtedy no, no, trudno mieć jakiś wielki opór społeczny czy ze strony tabloidów nakręcania się, jeżeli mówimy, okej, okay, ale takie są wyniki panelu, Obywatelskiego. To ludzie o tym zdecydowali, a nie my zdecydowaliśmy, siedząc tutaj w ławach zajmowych, 460 osób, czy, 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 czy ile tam jest w danym kraju. No Problem jest taki, że jeżeli zaczynamy naprawdę podejmować decyzje w taki sposób, to politycy tracą swój, swoją władzę, swój wpływ, swoją pracę, um, swoje. No właśnie, właśnie pracy i pieniędzy nie tracą, tak? ale tracą władzę i, i, i wpływy. Nie? No więc to jest dużo. Zresztą zależy, dużo. zależy też jak daleko w sensie jak sobie wyobrazimy ten system, co nie, jeżeli sobie wyobrazimy system oparty w ogóle o panele społeczne i inne rozwiązania, w których ci politycy realnie nie są potrzebni, co nie, ale też wybiegam w taką mhm. wizję przyszłości, która, która mi się osobiście marzy, ale, ale pewnie nie jest na, na, poju, na, na jutro czy pojutrze. Um, no tak więc też widać, że w tym systemie jest mnóstwo po prostu rzeczy, których mimo, że to jest racjonalne, mimo, że to jest zgodne jakby z interesem prawie wszystkich, to jest to tak trudno no. wprowadzić. To nadal jak był panel o ubóstwie energetycznym w Polsce, to nie miał żadnego mecenatu, żadnej siły politycznej no. w Polsce, co nie? nie? Nie było tak, żeby nie wiem, parlament albo premier albo prezydent jakby stwierdził, że tak, ja to wezmę, cokolwiek nie wyjdzie z panelu, to ja to wezmę i będę wprowadzał jako swój program. No dokładnie. Jak ktoś słucha tego podcastu i sobie myśli, no dobrze, to ciekawe, co dalej będzie robił ruch, czym się będziecie zajmować, jak można dołączyć, w ogóle w ilu miastach działacie, to może trochę takiego, trochę takiej, jak to się nazywa, bio, takie, taka stopka, żeby wszyscy wiedzieli, co się będzie działo i jak się można zaangażować. Mhm. No, w najbliższym czasie y, sporo działań planujemy. Odcinek wyjdzie w niedzielę, z tego tak co jest. mówiłeś, więc y, w poniedziałek zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych, bo coś tam się będzie działo u nas ciekawego. Okay. Y, 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 I, chyba, i, chyba, I chyba coś w sobotę się będzie działo. I w sobotę będzie się działo, y, be, odbędzie się marsz. Y, o 11 spotykamy się pod. Y, gdzie się spotkamy o 11. Pod, pod premiera, premiera i pod Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tak, się. tam się kierujemy, więc zapraszamy was do dołączania. To nie będzie na pewno bardzo liczny marsz, bo dopiero zbieramy swoje szeregi. Jesteśmy mhm. na takim etapie sieciowania się, więc to też, myślę, może być taki impuls, żeby się zainteresować, bo każda osoba może być bardzo wartościowym członkiem w tym momencie. Będziemy organizować szereg takich spotkań wdrażających online dla osób spoza Warszawy oraz stacjonarnie pewnie w gnieździe na, na Kruczej Centrum Aktywizmu Klimatycznego. Więc o tym wszystkim będziemy, o tych wszystkich datach będziemy informować w naszych mediach społecznościowych. No i po prostu można wejść na stronę internetową Solidarność Klimatyczna. Tak, na stronie internetowej są wszystkie nasze postulaty, najważniejsze myśli. Jest też zakładka poświęcona kręgom, na które też zapraszam, bo stale można na nie dołączyć i to jest myślę taka może najprostsza formuła dla osób, które jeszcze nie są zaangażowane aktywistycznie, żeby rozpoznać tą przestrzeń i, i, i porozmawiać o niej w bezpiecznych warunkach. To zanim oddamy głos Przemkowi i tutaj na parę minut. Nie, rozumiem obawę. Nie, nie, uśmiecham się oczywiście. To su 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 super, mieć, że z rozmowców, którzy, e, którzy, którzy mają tyle do przekazania. A ja chciałem cię jeszcze, nie dopytać hmm. o te kręgi i w ogóle i jaka jest Struktura ruchu, bo myślę też, że hmm. mogą słuchać nas osoby, które aktywizmem w pewien sposób są zmęczone. Mm -hmm. Tak. Yy, struktura ruchu. Jesteśmy podzieleni na takie yy, podgrupy, które zajmują się różnymi obszarami działań. Yy. Ja znajduję się na przykład w kręgu narracji i budowania narracji na temat naszych działań i ich komunikowania, mhm. więc jakoś tutaj poświęcamy czas dyskusji nad tym, w jaki sposób w ogóle komunikować, mówić o, o działaniach klimatycznych. Mamy też kręg akcyjny, w którym Ty jesteś przymku, dobrze mówię? Mhm, tak, też. Też. <laughs> Więc nie jest tak, że wszyscy zajmują się wszystkim, mhm. a jeżeli chodzi, mówisz o tym zmęczeniu, myślę, mhm. że taki, e, takie działania... Myślę, że osoby mogą być zmęczone mhm. samym aktywizmem, ale też byciem mhm. w takich nieformalnych organizacjach, że po mhm. prostu bycie wolontariuszem przez długi czas, bycie aktywistą, może... Po prostu wypalać, ale też z, 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 zwyczajnie męczyć w tego typu organizacjach. Hmm. Myślę, że, myślę, że wiele osób, które się zaangażowało w coś na dłużej niż na kilka tygodni, kilka miesięcy, je, jednak coś takiego przeżywa. Tak, ja jestem przykładem tego. Miałam kilkumiesięczną przerwę w ogóle w działaniach zawodowych i aktywistycznych. To, co mogę powiedzieć, to, że taka regeneracja pozwala później na, na, na szerokie działania, jeżeli się sobie na nią pozwoli. Myślę, że ten obszar taki regeneratywny w ruchach jest bardzo istotny, żeby. Nie tylko działać, ale też spędzać razem czas, świętować sukcesy i, i, i dbać o siebie nawzajem, żeby to nie była tylko ciągła presja działania. A dokształcać się też? Bo, bo, Koniecznie. bo, to, bo, to, jest, bo to jest super ważne, tak? Że często przecież przystępujemy, bo wierzymy w jakąś ideę i, i, i wiemy, że jakaś zmiana jest potrzebna. Ale brakuje nam często wiedzy i później opowiadamy chociażby o tym swoim znajomym, a oni mówią: a tu takie masz świetne rozwiązanie, a czy pomyślałeś o tym? I okurczem faktycznie. Ta wiedza jest bardzo potrzebna. Tak i nie wiedza dla mnie jest na przykład motywująca, żeby szukać tych rozwiązań. I ja już sobie wyobrażam tych znajomych, którzy mówią: O, tak ci się wydaje, że spółdzielnie energetyczne są takim świetnym pomysłem. A czy słyszałeś, że w Norwegii ty, ty, zaczyna się jakiś wywód przeczytany gdzieś na jakimś memie? I tak siedzisz, myślisz, mmm, no faktycznie przydałbyś to jakiś dobry kontrargument, żeby to zbić po prostu. Dokładnie. Ale jeszcze a propos tego zmęczenia. Hmm. E Zaangażowanie się w jakieś działania no, też jest sposobem na radzenie sobie z, z lękiem, stresem klimatycznym, y, bardzo efektywnym, więc to oczywiście się łączy ze zmęczeniem i różnym obciążeniem, z różnymi emocjami trudnymi, ale, um, ale też może dawać duże poczucie właśnie tej, y, tej społeczności i takie duże oparcie w grupie, więc to jakby jest to, czego ja poszukuję y, w ruchu klimatycznym. <laughs> a a, a przynajmniej, jeżeli chcesz coś dodać, to bardzo proszę, ale mam do Ciebie inne pytanie. A skąd w ogóle, bo Ty jesteś jednym ze współzałożycieli, skąd w ogóle ta potrzeba? No bo mamy już inne ruchy klimatyczne, tak? Ten ruch w Polsce w ogóle, ten aktywizm klimatyczny zdaje się, że się zaczynał w okolicach roku 2019, czyli po szczycie klimatycznym w Katowicach, a jeszcze przed wyborami parlamentarnymi 2019 mamy młodzieżowe. Stajk y, klimatyczny, który jest częścią Fridays for Future. Mamy Extinction Rebellion, które. No, możesz też powiedzieć, bo, 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 bo jesteś, byłeś członkiem, y, gdzieś tam zniknęło y, z czołówek y, stron gazet czy, 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 czy serwisów informacyjnych. Mamy później organizację typu Rodzice dla Klimatu, czyli taką, y, może węższą trochę, ale bardzo dobrze wydaje mi się, sprofilowaną i skąd potrzeba powołania nowego ruchu. Jak on się wpisuje też może w to, co dzieje się na świecie. Mhm. Jasne. Um, w sensie byłem częścią Extinction Rebellion, już nie jestem, to chciałem y, sklaryfikować. Um, potrzeba, um, potrzeba, żeby powstał ruch Solidarności Klimatycznej. Wydaje mi się, że, 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 że było ich kilka jedną to trochę, trochę też mówiłem właśnie o tej diagnozie i o tym głębokim spojrzeniu i wydaje mi się, że dla nas to było ważne od początku, żeby to był ruch, który bardzo trzyma tą perspektywę, żeby właśnie to nie była rozmowa o wiatrakach i o tym miksie energetycznym, to też są wszystko bardzo ważne rozmowy, ale jakby tam to, to wszystko ma jakiś jeszcze wspólny mianownik i to wszystko ma duże, jakby ważne podstawy, nie? I żeby był jakiś Głos, który, który mówi, podkreśla te rzeczy. Więc to była jedna rzecz. No a druga rzecz to było też szukanie um, jakiegoś innego modelu, też powiedziałeś o wiedzy e, i o dokształcaniu się. Dla mnie to jest super ważne, ale bardziej w sferze e, właśnie nie energetyki albo polityk klimatycznych, tylko tworzenia ruchów społecznych. Mhm. I to jest w ogóle niesamowite, jak dużo jest wiedzy, książek, profesorek, wykładów na ten temat. Jak, jak wiele na świecie można znaleźć informacji na ten temat. A więc e, ja też jestem e, jedną z osób, która była bardzo mocno zaangażowana w Extinction Rebellion. Inne osoby, które zakładały też były, zakładały ruch Solidarności Klimatycznej, były zaangażowane w Extinction Rebellion, w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, w inne ruchy. I my też w pewnym momencie doszłyśmy um, do przekonania, że jakby coś tu nie klika po prostu. W sensie, że ja, ja mnóstwo serca oddałem, żeby, żeby Extinction Rebellion było właśnie dużym, masowym e, ruchem społecznym. No i też ja biorę to jako... W sensie, jeszcze nie potrafiliśmy, ja nie potrafiłem i inne osoby nie potrafiliśmy tego zrobić. I ja nie mówię, że my już teraz potrafimy jako Ruch Solidarności Klimatycznej, zobaczymy, czy potrafimy, mhm. ale wydaje mi się, że też było z takiej potrzeby poszukiwania trochę nowych sposobów, organizowania nowych modeli, trochę nowych strategii. No bo, że, żeby w ten że, ja bym chciał, żeby w Polsce ruch klimatyczny wyglądał tak, jak w Wielkiej Brytanii nie? w XIX, XVIII, gdzie po prostu ludzi e, podejmujących też bardziej radykalne działania było dziesiątki tysięcy na ulicach, nie? że po prostu Londyn stoi. I nie mówię konkretnie o wyborze tych czy innych taktyk czy działań, ale że ale to pokazuje jakby siłę i, i też opartą właśnie na jakimś takim konkretnym działaniu i wiedzy, jak, jak to tworzyć, jak to robić. I co chyba jeszcze warto podkreślić, bo powoli kończymy rozmowę, Rozmowy, że jest to ruch międzypokoleniowy. Mm. E, wydaje mi się, że wiele osób się może łapać na tym. Ja nie słuchałem też takiego podcastu e, klimatycznego, gdzie prowadząca mówi, no fajnie, że wy młode pokolenie działacie, bo myśmy nie działali. No, mm -hmm. Myślę, mm -hmm. ale Mo jeszcze możemy działać, jeszcze mamy trochę tej energii. To nie jest tak, że już mam 33 lata czy 38 lat i no, bo mój czas na aktywizm minął. No, jakby już nie muszę chodzić na protesty, nie muszę się w nich zaangażować, bo fajnie, że są ci młodzi, którzy to robią, tylko właśnie to jest to klik i ja też to mogę zrobić z wali, tak? Ja też się mogę zaangażować. Być, no, rozumiem osoby starsze, że nie chciały dołączyć do młodzieżowego strajku klimatycznego. Mhm. Nie każdy z rodzicem, więc nie każdy dołączy do rodziców dla klimatu. Extinction Rebellion może przez samą formułę akcji wydawało się, że, nie wiem, trzeba mieć jakąś sprawność fizyczną, albo przynajmniej mm -hmm. odwagę, żeby wziąć udział. To w... mnie kiedyś powstrzymało. Przed tak? Jed... <grym 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 <jedną> <grym <akcję> no właśnie, a, a, może, a może ruch Solidarności Klimatycznej będzie tym, który będzie też sama nazwa jest taka, mogę powiedzieć, taka dość miękka w odbiorze, mm. więc może to przyciągnie właśnie większą, szerszą grupę ludzi. To jest ciekawe, bo ja w ogóle widzę na różnych spotkaniach takich, na przykład właśnie w Centrum Aktywizmu Klimatycznego gniazda, gdzie organizatorami są na przykład młode osoby, które mają poniżej 20 lat i przychodzi ktoś, kto ma 30-40 i jest taki, no cześć, jestem tutaj ewidentnie najstarszy, ale co, jakby, że jest ten element zawstydzenia. Mhm. E, e, i, i, I tego poczucia takiej y, jakiejś nienormalności, gdzie... No i, I z drugiej strony te osoby później mówią, kurczę, no właśnie moi znajomi kompletnie się, się tym nie interesują. Więc tak, no jakby absolutnie nie mamy tutaj y, nakierowania na żadną grupę wiekową. To jest y, y, jakiś bardzo dziwny twór, który powstał. Hmm. Takie wyobrażenie... Tak, ale wśród osób zaangażowanych są teraz osoby, które mają 20 kilka lat i są osoby, które mają lat ponad 50, więc staramy się tworzyć międzypokoleniowy ruch. Pewnie w sensie ja też chyba taką słowo zachęty chciałem, jak mówisz, że kończymy powoli, bo też pomyślałem sobie, że w sensie, że to wymaga dużo odwagi, jak się właśnie wchodzi do towarzystwa, które jest ewidentnie inne niż ja, nie, że jestem jedyną 60-letnią osobą w towarzystwie 20, 30 i 40 latków, ale z drugiej strony ludzie działają jak sieci. W sensie, to nie jest tak, w sensie jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli ty będąc 60-letnią osobą odważysz się pozwolisz sobie, żeby tu być, to po chwili przyjdzie jeszcze 16 innych 60-letnich kobiet i, i osób, jak zobaczy ciebie biorąc udział w tych akcjach albo po prostu twoich znajomych i tak dalej. Więc to też, um, no tak, bo to też jest, to, to jest zawsze takie, no tak, chcemy tworzyć międzypokoleniowy ruch, ale jak to robić, jak mamy 30, 40 i 20 lat, co nie? Więc jakby... No, mm -hmm. Więc też jeszcze chciałem to zostawić. Czy jeszcze tutaj? się znajdą dwie minuty na coś? Oczywiście. <laughs> e, bo myślę, że mało padło na temat takiej um, e, takiej diagnozy w ogóle e, stanu Kondycji ludzkiej, która też jest jakimś takim elementem naszego myślenia o działaniu i o tym, że pod tymi decyzjami, które, które zapadają pod tym systemem, gdzieś są nasze wartości, które się wykrzywiły w tą stronę, że, że skupiamy się na jakimś zysku efektywności e, i, i, i indywidualizmie skrajnym. Mm, A ja i... na to nałożył jeszcze inne rzeczy, te przeżycia z ostatnich lat. Najpierw pandemia, lockdowny, problemy z pracą, e, problemy z wynagrodzeniami, brak stabilności, my. potem wybuch wojny, w zasadzie rosyjska pełnoskalowa napaść na u, u, Ukrainę, bo, bo przecież wojna zaczęła się tam wcześniej, na wschodzie. E, e, fala uchodźców, niepewność do tego, co się wydarzy w Polsce, tak naprawdę. Mhm. Trochę się przyzwyczailiśmy do wojny, a z drugiej strony pewnie wiele osób ma z tyłu głowy taką myśl, no. Ta wojna trwa i ona się jeszcze może rozszerzyć, więc dużo, dużo, du, 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 dużo różnych nieprzepracowanych rzeczy jeszcze. Jasne, jasne. To o, czym, to, o czym teraz myślę, to że to są takie rzeczy już ugruntowane, gdzieś tam narosłe przez lata mm. i które też nie tylko prowadzą nas w stronę katastrofy klimatycznej, ale też bardzo wielu różnych innych patologii i wykluczeń różnych grup mniejszościowych, które gdzieś tam są głównymi ofiarami tych, tych zmian klimatu. I taka rzecz, która mnie zachęciła do, do jakiegoś działania na rzecz klimatu, była taka myśl, że, że jeżeli coś się w tym obszarze zmieni, to to jakby jest takim kluczem do, do szerokiej zmiany na tych wszystkich polach, że gdzieś te ruchy na rzecz właśnie równości różnych grup są tłumione przez osoby, które mają władzę i decyzyjność. Ale gdzieś jest ta presja zmian klimatu, które oczywiście że najbardziej dotykają osoby w gorszej sytuacji ekonomicznej i słabsze. Natomiast na jakimś poziomie dotykają jednak wszystkich i, i że ta presja może doprowadzić do tego, że nastąpi jakaś taka zmiana. I powoli zaczną się różne rzeczy na poziomie tych wartości też zmieniać. Na przykład, jeżeli zaczniemy ograniczać skalę chowu przemysłowego zwierząt, to nasze relacje też z tymi zwierzętami mogą zacząć się przekształcać. Więc to jest jakaś myśl, która daje mi nadzieję. I tu możemy postawić kropkę i zachęcić do odwiedzenia social mediów i strony internetowej ruchu. Jeżeli gdzieś w tej rozmowie zamiast ruch Solidarności Klimatycznej pojawiły się Sprawiedliwości Klimatycznej, to bardzo przepraszam. To Stare... dopiero teraz. S no Chyba dopiero początek. teraz. Dobrze nam szło, ale właśnie przystał. Ale jeżeli tak się gdzieś wydarzyło, to mogło się tak zdarzyć. Jeszcze nie wytrenowałem tego. Mogłem to powtórzyć 10 razy pod co dzisiaj rano. Solidarności Solidarności I solidarności, a jeżeli się sprawiedliwości, to bardzo przepraszam. Przemek Siow, Anna Niedziałkowska byli gośćmi zielonego podcastu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. W dzień, poniedziałek dzień. do śledzenia, w poniedziałek, poniedzieli, kiedy słuchacie tego, tak, tej rozmowy, tak. albo jeżeli słuchacie we wtorek, to się wydarzyło wczoraj. Akcja, do prześledzenia na social mediach ruchu, a w sobotę zbiórka pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, czyli w alejach ujazdowskich i marsz pod Ministerstwo Aktywów Państwa. Się widzimy. O 11.00 się widzimy. Krzysiek <gryzny> <Grzegorzny, gryzny> dzięki <gryzny> bardzo. A zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie i na Spotify też. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac